Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na cyklicznych naszych spotkaniach, w którym to opowiadam troszkę o tym, co będziemy robili w naszych wodociągach, czy też co już prawie skończyliśmy. Jedną z takich bardzo ważnych inwestycji, będących już praktycznie na ukończeniu, jest wymiana sieci wodociągowej na części osiedla Sobieskiego. Tam jest ponad 1,4 km rur do wymiany. W tej chwili jesteśmy na końcowym etapie, czyli te wszystkie nowe rury już praktycznie zostały podłączone. W tej chwili trwają przełączenia. Do 10 maja powinniśmy zakończyć to wszystko. Nastąpi odtworzenie i mieszkańcy zapomną w ogóle o tym, że mieli kiedyś jakieś tam problemy z wodą, a czasami, że ta woda była brudna, a zimą, że czasami były jakieś tam awarie. To było celem naszego przedsięwzięcia. Rury faktycznie, które były wykonywane w latach 70., były bardzo, bardzo złej jakości. Mamy takie stosowne zdjęcia, wykonane przekroje, prawda, tych rur i trzeba przyznać, że to, co zrobiliśmy, było bardzo ważne dla naszych mieszkańców. W trakcie wymiany rur woda dostarczana do mieszkań jest też delikatnie chlorowana. Jest to forma zabezpieczenia przed ewentualnym skażeniem jej, głównie bakteriologicznym, przez znajdujące się w glebie różnego rodzaju nieczystości. Przecież wykonujemy te prace w ziemi bezpośrednio. I dzisiaj były takie informacje, że mieszkańcy wyczuwali chlor, i dzwonili do nas, będąc zaniepokojonymi. Otóż chciałem Państwa tutaj uspokoić, to nie jest nic groźnego, ponieważ te dawki, zwiększone dawki chloru są wykonywane na miejscu przy pomocy takich specjalnych tabletek z podchlorynem. To jest zdecydowanie zdrowe. Jedynym efektem jest wyczuwanie tej dawki chloru. Także proszę się nie obawiać. To wszystko jest dlatego, żeby właśnie, jak już wspomniałem wcześniej, nie wystąpiło jakieś skażenie bakteriologiczne i trwa to dosłownie 2-3 godziny i potem powraca do normalnego stanu, bo korzystamy wtedy już z podchlorynu, czy też z nowej wody, która dopłynęła do nas bezpośrednio ze stacji uzdatniania Jagiellońska, bo z tej stacji jest zasilane to osiedle. Duże i bardzo ważne prace są też ciągle realizowane na punkcie zlewnym na trzeciej parceli. Dążymy do tego, żeby zapachy, które unoszą się w tej chwili z punktu zlewnego, nie były uciążliwe dla środowiska i trwają intensywne prace modernizacyjne tego miejsca, gdzie zrzucamy bezpośrednio te ścieki z osadników gnilnych Szamba, w taki sposób zabezpieczyć, żeby ta wyczuwalność dla środowiska była znikoma lub jej w ogóle nie było. Pozostając w dalszym ciągu w temacie kanalizacji, trzeba też wspomnieć o pracach modernizacyjnych czekających niedługo pompownię centralną na osiedlu Sobieskiego. Jeżeli chodzi o pompownię centralną, to również będziemy się przymierzali do takiej modernizacji związanej z pompownią główną i pompownią zastępczą. Będziemy tam dokonywali wymiany pewnych ciągów wentylacyjnych, nawiewnych i wywiewnych. No, zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z otoczeniem bardzo agresywnym, tak? Bo to jednak otoczenie, w którym pracują te wszystkie elementy, jest bardzo agresywne. Dodatkowo założymy jeszcze jeden filtr węglowy, który będzie wzmacniał, że tak powiem, tutaj tą ochronę przeciwzapachową. I mam nadzieję, że w tym roku uda nam się również zrealizować ten temat ochrony środowiska zabezpieczający nas przed szkodliwymi zapachami. Kolejne z planowanych inwestycji to dalszy rozwój sieci, głównie wodociągowej, ale też i kanalizacyjnej, na wspomnianej już trzeciej parceli. Ten okręg bardzo dynamicznie, intensywnie się rozwija i ludzie chcą mieć wodę z wodociągów. Mamy takie możliwości. W związku z powyższym będziemy w tej chwili wykonywali sieć wodociągową w najbliższym czasie w ulicy Brzozowej, a następnie Topolowej,
i połączenie z istniejącą siecią Balei Legionów. Łączna długość tej sieci to będzie około 500 metrów. Kolejnym zadaniem, które będzie wykonywane w tym rejonie, to jest sieć wodociągowa w ulicy Dębowej, na odcinku Topolowej do ulicy Klonowej i w ulicy Klonowej. Łączna długość tej sieci to jest aż 760 metrów, czyli to są dość długie odcinki, jak Państwo widzicie. Kolejna sieć wodociągowa i kanalizacyjna będzie wykonywana w ulicy Jaśminowej. Tam mieszkańcy przez wiele lat starali się, żeby wykonać im tą całą sieć, ponieważ ta droga wewnętrzna nie była własnością miasta. Mieszkańcy tam jednak pragnęli mieć wykonaną tą sieć, zgodzili się, żeby pewne elementy tej sieci nawet wchodziły bezpośrednio, że tak powiem, w ich nieruchomości. I po dokonaniu stosownych uzgodnień notarialnych jesteśmy w stanie, że tak powiem, w tej chwili to wykonać. W każdym razie łączna długość sieci wodociągowej to będzie 180 metrów i tyleż samo będzie tam sieci kanalizacyjnej, czyli można powiedzieć, że znowu na terenie tej trzeciej parceli mieszkańcy będą mogli korzystać z dóbr cywilizowanego świata. I to w zasadzie tyle w temacie najważniejszych inwestycji PWK, już realizowanych lub też dopiero planowanych do realizacji. Przed nami natomiast długi majowy weekend i chwila zasłużonego odpoczynku. Jesteśmy przed długim weekendem. Mam nadzieję, że niedługo będziemy się odmrażać. W związku z powyższym, jeżeli tylko Państwo będziecie mieli taką możliwość, to życzę Państwu odpoczynku, jeżeli będzie cieplej, to na świeżym powietrzu. I ja ze swojej strony mogę zapewnić, że będziemy robili wszystko, żeby Państwo mieli ciągłe dostawy wody i niezakłócony odbiór ścieków. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego na te wolne dni. Do tych życzeń my się również przyłączamy.